Halo, 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 dzień dobry, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znamie Królika i pewnie zastanawialiście się, dlaczego wczoraj i przedwczoraj nie było odcinku. Mógłbym wam powiedzieć jakąś zmyśloną historię i wcisnąć jakiś generalnie kit, jednak prawda jest taka, że Ukraińcy, tak, ci na ten, dosłownie ten naród ukraiński, dowiedział się o mojej serii na YouTubie, obejrzał ją z tej naszej Genuańskiej Republiki Ludowej, która tworzy Ukraińską Islamistyczną Republikę Kupiecką, obejrzeli to i byli tak zachwyceni, że mnie porwali i chcieli mnie obwołać swoim królem, atamanem, czy co oni tam mają, jakieś syfy. Generalnie ja się oczywiście odrzuciłem tą propozycję, uciekłem stamtąd, no i 2 dni zajął mi powrót do Polski, więc przez te 2 dni niestety nie było odcinku. No ale już jestem, więc Aweja, dzień dobry, możecie zostawić łapkę w górę, soczysty komentarz, możemy przejść do dzisiejszego odcinka. I tak, mówiłem, że w tym odcinku będziemy próbowali zmienić się na islam. Jednak problem jest taki, że nasze wszystkie muzułmańskie prowincje, nie to. Gdzie jest mapa religijna? Tu. Wszystkie nasze muzułmańskie prowincje to są po Krymie. Ja tu ostatnio podnosimy autonomię. I to jest coś takiego jak autonomy increase minus 10. Więc nawet jakbym już tu zaczął nawracać tą prowincję, to te bunty nigdy by nie wybuchły. A bez buntów się nie nawrócimy. Więc niestety musimy poczekać, aż nam to spadnie. Aż nam to spadnie, albo aż podbijemy inną prowincję. No i tak to na razie wygląda, że musimy poczekać. Przydałoby się też wybrać nowego rywala. Nowym rywalem będzie Sabaudia. Szabaudia czy Złota Orda? Spróbowałbym ze Złotą Ordą może, bo to dobrze by było podbijać. Oni teoretycznie są słabi, to jest tylko ten pasek, plus ich dwaj trybutariusze. To będzie można popróbować, będzie można popróbować. Jednak w tym odcinku postaramy się uporządkować sytuację w naszym kraju, pospłacać pożyczki. Mamy troszeczkę dukatów, tak, dukatów. Spłaćmy te dwie pożyczki, pozostało nam jeszcze dwie pożyczki, więc mieliśmy dać radę. Arystokraci, dyscyplinka plus 5. Ile mamy wpływów? Mamy 100% na kupcach. No to możemy troszeczkę obniżyć te kupieckie wpływy. Możemy troszeczkę obniżyć te kupieckie wpływy. Co prawda tego ziomka nie będę zatrudniał, bo nas nie stać. Nasza armia to głównie najemnicy. Jest problem z ich utrzymaniem. Zwłaszcza, że no pieniążków tak nie ma. No zarabiamy co prawda 7 dukatów teraz, no ale tu mamy nieutrzymaną armię. Mamy armię schowaną. Czy ja mam wystarczająco dużo statków kupieckich? Czy mogę coś dorekrutować? Ja mam za dużo statków. O mój Boże, czekajcie. To usuniemy sobie dwie handlówki. Znaczy nie dwie handlówki, tylko dwa transportowce. Bo ja armii i tak na raz nie przerzucę. Muszę na 2 razy latać, więc tak czy siak będą 2 razy latali. Okej, dobra. Bo jak mamy za każdym razem, jak mamy ponad force limit, po flotę albo armię, to płacimy dodatkowo więcej. Więc na razie chcemy przyoszczędzić ile się tylko da. Ile się tylko da. Dobrze by było też zająć Prowansję, która obecnie nie ma na razie żadnych sojuszy. Nie ma żadnych sojuszy, bo Prowansja to generalnie jest centrum handlu genuańskiego. To nie jest Genua, tylko Prowansja. Nie wiedzieć czemu, no ale to jest tak właśnie. I wypadałoby tą prowincję przejąć jakoś. No właśnie, jakoś. Co prawda oni nie mają żadnego sojuszu. I będzie można ich zrobić spy network. Czekajcie, weźmiemy z Gazikum dyplomatę, sklejmujemy to Kudzinde, czy jak to się nazywa. Zrobimy na nich claima. Ja bym z chęcią Prowansję przytulił, tylko problem jest taki, że mam pewnie dużą agresywną ekspansję. Cały czas, czekajcie, dajcie mi dyplomatę. Ale bym z chęcią tą prowincję przytulił, bo to by nam mocno zbustowało handel. By nam mocno zbustowało handel. Agresywną ekspansję, o mój Boże, naprawdę z Francją 46. Może być problematycznie, co prawda chyba przywódca, król, książę Louis IV de Valois jest ekskomunikowany, więc byłaby chyba 50% mniej niż agresywna ekspansja, coś takiego. Coś takiego. Ej, spróbujmy, spróbujmy. Powinniśmy dać radę. Nie mają żadnych sojuszników. Dajmy tutaj flotę. Ta prowincja jest naprawdę warta. Ile to jest developmentu? To jest 22 developmentu. To jest naprawdę sporo, plus... Jednak plus jest taki, że mamy na nich claima. Znaczy, będziemy mieć claima. Koleś jest ekskomunikowany. To jest ich stolica? Tak, to jest ich stolica. Kurwa, bunty, nie teraz. Parma. Tutaj lecimy właśnie do Gazikum. 2-6. Ale tu powinniśmy zdążyć, chyba. Chyba powinniśmy zdążyć. Będziemy to blokowali z strony morza. Powinniśmy zdążyć, chyba. Nawet jak wybuchną, to co? I tak tam z tych prowincji tutaj nie mamy żadnego dochodu, więc podniosą separatyzm czy nie? Kij dmuchał. Czy my chcemy spłacić pożyczkę? Na razie nie, bo jak chcemy włączyć utrzymanie armii, to znowu zaczniemy tracić dukaty. No i właśnie, elekcja. Jest elekcja i dobrze byłoby zatrzymać tego ziomka, bo by dostał kolejne punkty. Tylko problem jest taki, że tracimy tędy Republican Tradition. Smutne jest to, nie podoba mi się to, że jak wybieramy zgodnie z naszym prawem nowego tego. Doże? Tak, mamy doże.
wybieramy nowego Doge, to że nie dostaję za to Republican Tradition, tylko tracę jak się do tego nie zastosuje. No dobra, ale tak czy siak bierzemy dyplomatycznego ziomka. Bierzemy dyplomatycznego. O, Improved Relations minus, no super, super, naprawdę dobry ziomek, naprawdę dobry, polecam, godny polecenie. Dobra, armia w górę. Ryzykowne, ale ta prowincja jest tego warta, jak mówię. Nie spłacam tej pożyczki. O, reformacji się zaczęła, no proszę państwa. Nie spłacam tej pożyczki, bo wiedziałem, że dużo zapłacę za uzupełnienie armii. O, już mamy klejmika. Więc tu szybko klejmik leci. Jezu, oni mają trusa z połową świata. To niezła, to niezła tam. Od razu możemy poprawić relacje z Francją. Od razu. O, Francja mnie kocha, ej, oni chcieliby sojusz. Ja wiem, że Francja zaraz będzie słaba. Zaraz wyślę całą armię. O Jezu, 10 prestiżu. Ja mam misję na prestiż swoją drogą. Tu, stań po stronie. A ty może Francji razem? Bo to jest ważne, żeby Francja nie weszła do koalicji. Dobra, już mogę was atakować? Mogę, tylko nie mam dyplomaty. To wycofaj to jednak tego dyplomatę. Okej. Okay. I możemy zaatakować Genuę. Znaczy te. O Jezus, co? Francja nas ostrzegła? No nie gadaj. No nie, nie, nie wolno tak robić. Znaczy, by była duża. Jak to nie ma? Przecież ja zrobiłem na ich claima. Czy ja mam z nimi trusa? A ja mam z nimi trusa, o kurwa. Mam z nimi trusa do 10. Ja mam 6 lat z nimi trusa? Serio? A za co? A za co ja mam z wami trusa? Kto wam to zrobił, dobry Boże? No nie, czemu ja mam z nimi walczyłem kiedyś? Chyba walczyłem. Jezus, 2 dni prania mózgów Ukraińców i nie pamiętam co się dzieje. Serio? Ale tak serio, serio? Trusa? No nie no, no stabilność pie... Nie no, no kuj. Nie, ekskomunika. Ekskomunika byłaby dobra, ale no... No nie no. Franc? Widzę, że mi chce pomóc Austria i Burgundia. To była dobra wojna, tylko... Tylko, że się cykam. No dobra, no to co? Czekamy na te bunty genuańskie. Albo Nice trzeba by było podbić. Trzeba by było podbić Nice. Ale ze wszystkimi mam trusa. Ze wszystkimi mam dookoła trusa. Ja on wypadałoby podbić. Tu nie mam trus. Nie, mam też mam. Czemu ja ze wszystkimi dookoła mam trusa? Halo. Dobra, czekajcie. Które bunty będą pierwsze? Z utrzymaną armią zarabiamy 2,30. To jest naprawdę mało. Dobra, spłać mi jedną pożyczkę. 2,30. Inflacja jaka wysoka. Moglibyśmy zredukować ją. Czekajcie. Kiedy technologie? 5, 3, 5, 10, 5. To się bardzo wolno rozszerzenie, ten kolonializm. Tak, wolno. Dobra, na razie zbieramy wszystko na technologię. Moi dyplomaci siedzą, nic nie robią, tak zwani. Czekajcie, czemu Francja mnie ostrzega? Co jest? Czemu my jesteśmy ostrzeżeni przez Francję? Smutno mi z tego powodu. Smutno mi, Boże, kiedy spać się położę. Łóżka mego brzegiem idą pchły szeregiem. Gdy wspomnę sobie, że któraś mi ugryźć może, smutno mi, Boże. Taka wierszowana pioseneczka. Dokładnie tak. Dobra, no to co? No, o, trus Ferrara się skończył. A Ferrara? Znaczy, agresywna ekspansja, to ja wiem, ale... Szwajcaria. Sabaudion trus się skończył. Nice. Tylko, że agresywna ekspansja, no właśnie. O Jezus, 3 inflacji. Dobra, zrobimy tak. Wbijemy sobie inflację. Teraz tej inflacji mamy 9, zredukujemy ją. Zredukujemy, 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 mamy 0. Spaliliśmy na to z jakieś 300 punktów, ale warto było. Uwierzcie mi, że warto było. Które bunty będą pierwsze? Za 2,9, za 125, za 2,1. No, wszystkie znaki na niebie mówią, że Gazikum pierwszy się zbuntuje, więc podejdźmy tam. Podejdźmy tam po Bożemu. Problem jest też taki, że tutaj również mamy dość dużą agresywną ekspansję, a co gorsza z Osmanami. To jest smutne. Zaporoże, Krym, Litwa. Aha, trzeba będzie ich sklejmować, ale to zaraz. Dobra, no to tak jak chciałem wojny ze wszystkimi, z nikim nie będzie, bo agresywna ekspansja, bo trusy, no to trudno. O ten odcinek poświęcimy na uporządkowanie spraw w naszym kraju. Przez chwilę mi flota gdzieś umierała. Polsko. Polsko do boju. Czemu macie sojusz z Polską? Macie powiedzieć. Francją. O Jezus, Litwa ma sojusz z Francją i Polską. A, Francja. Całe życie Francja. Czemu Moskwa... A, bo macie sojusz z Danią. To co wiele wyjaśnia. I Moskwa upada, ojej. Lepiej jakby Litwa upadała. Lepiej jakby Litwa upadała. To by była dobra Litwa. Upadająca Litwa to dobra Litwa. Ktoś pamięta serię Polski bez Litwy? Bo ja pamiętam, ja pamiętam. Dobra, gdzie te bunty? Ktoś chce prawo przemarszu? A proszę bardzo, a przechodź pan, a zachodź pan. Bunty, bunty, bunty. Jak sprowokować, żeby ci... 1, 5... 3, 4. No dobra, te Gazikum pierwsze buchnie. Jaka rewolucja w Genui? Czy już była ta rewolucja w Genui? Stabilność, dukaty. No dobra, dawaj. Elekcja. I tak tracę stabilność i tak. Tak. Okej, okay, nice.
Giovanni Andrea Longo. Naprawdę mi się wydaje, że ustrój republikański w Europce, jest na, znaczy republiki, jest naprawdę smutny, bo wszystko tutaj, wszystkie eventy są tak, żeby tobie tylko dopiec. Naprawdę nie widzę plusów grania republiką. Jeżeli ktoś widzi jakieś plusy grania republiką, to zapraszam bardzo chętnie do komentowania, bo ja nie widzę takich plusów. Widzę same minusy, a nawet widzę podwójne minusy, więc to chyba nie są plusy, tylko podwójne minusy. Właśnie, jak zwał, tak zwał. Trade power. No nie, no trade power. Trade power tak zwany trade power, dokładnie tak. Arystokraci, no arystokraci, super. Ile arystokraci mają wpływów? 85. Kupcy mają 85, dużo, dużo. Możemy poprawić sobie, merkantynizm, z wielką chęcią, merkantynizm przyjmę. No idzie te bunty, panie, czekamy, czekamy z buntownikami, 3-0, 0-7, no buchną, 0-7 jak nic buchnie. A 0-7 na 2 to jak nic. Mógłbym kolejnego kupca, ale ja wolę technologię, zwłaszcza, że kara będzie rosła. Jeszcze chciałem nie no dobra, weźmiemy chyba tylko militarną, dyplomatyczną. Administracyjne punkty będziemy chomikowali. Złota Orda ma Civil War, to jest dobre. Nie, o kurwa, nie! Dlaczego ja mam takiego cholernego pecha? Jakieś bunty Złotej Ordy się we mnie wbijają. Ja nie wytrzymię, naprawdę. Ja nie wytrzymię. Wycofaj się. Nie walcz z nimi, tracisz manpower, uciekaj, niech oni sami ze sobą walczą. Bo prestiż przez to straciłem. Daj dukata, bo pożyczkę przez tych kubków wezmę. No wzięli, przeszli przeze mnie. Dlaczego ta gra mnie tak nie lubi? No wiem, że gramy Ukrainą, no przecież nie gramy Ukrainą. Jak będziemy grać Ukrainą, możecie na mnie krzyczeć, a jeszcze nie gramy Ukrainą. No, wszystko mnie bije. Pieniądze tracę przez to, że odnowienia wchodzą. O Jezus, co tu robią Osmanie? Osmanie. Aha, walczycie, ani wy nie zabierzecie tych ziem. To dobrze. Ja z Osmanami chcę żyć w przyjaźni. Skończyła się wojna domowa. Litwa gwarantuje wam niepodległość. Burgundia wypowiedziała wojnę Sabaudii. A to interesujące. Ej, nie wezwali mnie, jesteśmy sojusznikami. Ale nie chcę brać udziału w tej wojnie. No i wybuchły w Parmie, a w Gazikum nie wybuchły. O takie moje szczęście. I teraz załaduję flotę, popłynę do Parmy, oni wybuchną w Gazikum. A takiego wała będę czekał, aż tutaj wybuchną. Tak wam mówię, że tu wybuchną i już. Spacyfikuję ich. Go, go, go. Go, wybuchną. 07. Mówiłem. Dokładnie tak jak mówiłem. Słuchajcie, ja wam prawdę powiem. Dokładnie tak. Dobra, tu bunty pokonamy. Co prawda znowu pożyczkę weźmiemy. No ale taki nasz los. Żeby pożyczki brać musimy. Strasznie biedna ta Genua. Znaczy może nie byłaby biedna, jakbyśmy nie zainwestowali całego naszej siły politycznej, dyplomatycznej, pieniążkowej, militarnej w jakieś syfy na Krymie. No ale tak trzeba, tak trzeba. Czekajcie, tu robimy siatkę szpiegowską. Gdzie my jeszcze chcemy robić siatkę szpiegowską? Tu na Ferrari, bo tu jest ekskomunika. Jak nam spadnie agresywna ekspansja, to się tutaj wbijemy. Dokładnie tak będzie. Dokładnie tak będzie, dokładnie wam tak mówię. Dobra, armia powinna płynąć. Tu dokładnie w tym momencie lecą klejmiki. Ten Krym będzie można do końca dojeść. Krym do końca będzie można dojeść. Okej. Niech tu się dalej robią klejmiczki. Czy armia dopłynęła? Technologia militarna. Znaczy dyplomatyczna. Bierzemy. 6% kar, ale bierzemy. Okej, jeszcze militarną bym chwycił, bo militarną wypada mi zawsze o czasie, a administracją sobie odpuścimy, aż przyjdzie do nas kolonializm. Czy Burgundia upada? Czy Burgundia jest tak samym... O Jezus, pożyczka. Nie, militarną musimy wrzucić. Musimy wrzucić militarną. Pożyczka. Jej, pożyczka. Gdzie jest ta druga armia? Ona płynie? Płynie. Płyną, chłopcy, płyną. Dlaczego? Co ja wam takiego zrobiłem? Gdzie zadygę? Nie mówcie, że to jest... Nie... No przed chwilą zabrałem stąd armię, no co jest kurwa nie tak? Zawsze coś pod górkę. Nigdy nie może być do... Nie, ta seria raczej się nie powiedzie. Raczej wyczuwam, że nie wiem, zepsuty zapis, że nagle Paradoks mi zepsuje zapis. Tak, Paradoks zepsuje mi zapis, więc może być tak, że kolejnego odcinka nie uroczycie. Może się tak zdarzyć, a powoli tracę siłę. Nie dlatego, że nam nie idzie, tylko że jakieś mechaniki zdupione, eventy, ja nie widziałem żadnego pozytywnego eventu. Wszystko jest w tych eventach Republiki. O, i rewolucja w Genui, proszę bardzo. Przed chwilą był ten event, co się dzieje? Dlaczego? Co z wami jest kurwa nie tak? Tak tracę stabilność i tak. Tylko, że tu tracę dukaty, ale to dobra. No, że co, że niska republikańska tradycja, naprawdę? No, niska. Są niskie i wysokie, no szanujmy się. Bierzmy militarnego.
Frakcja przejmuje władzę, spoko. No chyba, że zmienimy się w królestwo. Będziemy grać królestwem Ukrainy. Bo ci ziomkowie co chcą? Podniesienie autonomii? Genuine Snowball Rebels. Handle them. Akcent. No właśnie, autonomię chcą tylko. W jednej prowincji, prestiż. Jakbyśmy się zmienili w królestwo, byłoby dużo łatwiej. No ale plan był taki, że gramy jako republika. No to będziemy się tego trzymali. No właśnie, oni mi teraz chodzą, nawracają pół prowincji. Znaczy, podnoszą autonomię. Gdzie jest ta druga armia? Gdzie jest ta druga armia? Halo, halo. Płyniecie? 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 No właśnie, płyniecie. Świetnie. Połączcie się w jedną armię. Bijmy się w nich. O, reformacja, reformacja. Moglibyśmy zacząć anektować tego naszego ziomka, który nas nienawidzi. Nie wiedzieć czemu. Okej, okay, brawo, brawo. Pokonaliście. Gdzie kolejne bunty? Pokażcie mi. Gdzie kolejne? Rebizondan może, to nie. Tu też nie i tu też nie. No dobra. Armia w dół. Dziękuję. Zrobimy jeszcze klejmika na tak zwane państwo krymskie. Wycofamy dyplomatę. Zaczniemy poprawiać relacje z tym naszym ziomkiem. Zaczniemy go anektować, bo to jest problem. To jest problem, że musimy to utrzymywać. Sfabrykujemy klejmy na Ferrari. Świetnie. Okej. Okay. Nice, nice, brawo. Burgundia upada, więc jest słabym sojusznikiem. Mogę od razu zerwać z nimi sojusz. Poszukamy nowych sojuszników, nowych przyjaciół. Francja mnie kocha, tylko Francja ma na rywalu Austrii i tu jest problem. Znaczy dobrze było mieć sojusz z Francją. Czekajcie, jakbym zerwał z nimi sojusz, ten sojusz mi niepotrzebny w sumie. Oni są tak słabi. Jak oni przegrywają z wojny z Sabaudią, no to coś jest nie tak. To coś je tutaj nie działa tak jakoś, jakby nie działało. No właśnie. Nie mają jeszcze następcy, jak ten ziomek im zdechnie. A król Burgundii, a nie, już jest 1509, to już nie będzie tego. Dobra, Burgundia przetrwałaś ten event, ale co dalej, jak ty upadasz od Sabaudii? Jak ty upadasz od Sabaudii? Co to za czasy? Do it. Albo nie do it. Kurde, stabilność. Stabilność. Dobra, nie, no zbierajmy tą republikańską tradycję, bo znowu się na nas obrażą i będzie problem, że nie mamy tych republikańskich tradycji i pewnie dlatego mamy te złe eventy. A my mamy całkiem... O, spisowali i zerwali nam sojusz? O Jezus, Sabaudia się powiększyła. A nie zerwali z nami sojuszu, frajerzy. Kastylia, ej, Kastylia byłaby dobrym sojusznikiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Francja, mam Lucy, a... Ojojojoj, ja tu widzę przyjaciół, ja tu widzę przyjaciół. Czekajcie, czekajcie. O, tu, strus z Prowansją. Szybko, szybko, armia, tu, płyniemy. Płyniemy na wpierdzielek. No właśnie tak, armia w górę, dziękuję, armia w górę. I teraz tak, tu jeszcze jeden klejmik poleci, zdążymy. Pożyczka przedłużona, co tam przedłużona pożyczka? To już jakby co innego trzeba było przedłużać, dobra. Lecimy tutaj, gdzie jest armia? Ona już dopłynęła, jedna część, gdzie jest druga? Dawać drugą część. Prowansja będzie moja, jaka jest agresywna ekspansja? Spada, powolutku. To jest 22 developmentu, tak, mamy na to klejma, ziomek jest ekskomunikowany, więc powinno być cacy. No nie, tylko że stracimy... No dobra, Szwajcarię. Wolę Prowansję nad tą prowincją Mediolanu. Naprawdę. Prestiż daj, bo mamy misję na prestiż wbrew pozorom. Z kim Francja walczy? Milan, z Mediolanem walczycie. Groźnie. Groźnie. Gdzie jest ta druga armia? Płyniecie. Płyniecie. W sumie mógłbym was już zaatakować. W sumie możemy, nie musimy czekać na tą drugą armię. Powiedzmy wam wojnę po Bożemu. A, bo Francja nas ostrzega, kurwa. Nie, no dlaczego? Dlaczego? Jakbym Nice zaatakował? Francja, bo mnie ostrzega. Dlaczego Francja mnie ostrzega? Ja Austrii chcę pomóc, bo ma trusa Sabaudią. Jakbyśmy takie, nie wiem, firę, a wy macie sojusz. Kurde, Francja, no naprawdę Francja. Naprawdę Francja. W sumie wy też macie ekskomunikę. Halo, no dlaczego Francuzi mnie ostrzegają? No co jest z wami nie tak? Halo, jesteśmy przyjaciółmi. No właśnie, ci nas insultowali. Jakbym... Czekajcie, nie mam dyplomaty wolnego. Dobra, wycofaj na razie tego. Bo wy jesteście w lidze handlowej weneckiej, tak zwanej. Jakbym was zaatakował... to jest Liga Wenecka i im ich nie pomoże, tak? Tak. Znaczy, bo nie mam casus belli. Co to za technologia? Militarna. Bierzemy militarną. I teraz już boostujemy te grupy ideowe. O, co jest nowego? Nowa piechota. Nowa piechota to dobra piechota. Wróćmy tu. Jakbyśmy ich zaatakowali. Ferrari. Tylko co ja bym chciał od tej Ferrari? Co ja bym chciał? To jest jakiś state dobry.
Wszystko Papal State. Wszyscy rzucili się na Mediolan biedny. On jest już oblegany przez Szwajcarów. No, kwestia dyskusyjna. Możemy jeszcze chwilę poczekać w sumie. Nie musimy się tam wbijać. Ile mam armii? Mógłbym jeszcze 3 regimenty niby dorekrutować. Niby 3 regimenty. O, wprowadzono kolejną reformę. Która to? Druga dopiero. Panie. Druga reforma. Zbuduj Spy Network. Spy Network, okej. Ale tak, sojusz z Burgundią trzeba nie zerwać. Bo dalej jesteście rywalem Francuzów? Tak. To by nam pomogło troszeczkę zawiązać sojusz może z Francuzami. Czekajcie, rozwiążmy z nimi sojusz. Aha. Wy mi dacie sojusz. -2,44. Za Litwę, za Austrię, za dużo dyplomatycznych relacji. Okej, dobra, Kastylia. Poprawmy relacje. Tylko, że tym już definitywnie oddali od Francji, ale no Kastylia, Aragonia, Neapol, no to to jest coś, to jest coś, to można by pomyśleć. Kurde, ale gdyby nie to ostrzeżenie, byśmy się tak wbili tutaj ładnie. Dobra, to w sumie jak nie będziemy z nikim walczyli, armia w dół, niepotrzebnie wydałem pieniądze. Miałem nadzieję, no zapomniałem o tej Francji, dlaczego Francja mnie ostrzega? Co ja jej takiego zrobiłem, dobry Boże? Co ja jej takiego zrobiłem? Co ja wam zrobiłem, że mnie nienawidzicie? No i tak, Szwajcaria. No Szwajcaria się powiększa. Szwajcaria wbija się w północne Włochy. Wiem jak to wygląda. A to Sebaudia wbija się w Szwajcarię troszeczkę. Chyba, że to jest na start. Claim czy core? Claim. O. O. Nica by też się przydała, żeby mieć przejście lądowe. Czy mamy mamy podkurek tego, manpowera. Dobra, zatrzymaj tego ziomka. Dorekrutuj mi może jedną artylerię. I 2 razy piechotę. Może 4 razy piechotę i usuń 2 regimenty najemników. Eins, zwei. I usuń mi to gdzieś, co my możemy, kupiec. A daj pan kupca. Wrzucimy go, proszę państwa, wrzucimy go tutaj, żeby transferował trade do Genui. Wiem, że to jest mało opłacalne, bo będzie... oni zaatakowali Ferrari. Oni zaatakowali Ferrari. Czy to jest moment? No, agresywnej ekspansji już nie ma, dobra. Przydałoby się powiększyć jednak te ziemie we Włoszech, żeby mieć więcej gotówki, manpowera i wszystkiego. To są dobre ziemie. Tylko no, kurde, ta Prowansja. Dobra, nic, łapka w górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć, trzymajcie się, na razie.